Święta Katarzyna Siedelska, Święta Faustyna Kowalska, Święty Franciszku Salezy, Dalni Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie na Łosiewce. Jest ze mną diakon Marcin Kaznowski, który już jutro o godzinie 10 ze swoimi współbraćmi, jest was sześciu, tak? Przyjmie święcenia prezbiteratu. Udzieli ich ksiądz biskup Guzdek. Marcin, jakie to jest uczucie, kiedy po 9 latach stajesz tutaj i masz myśl taką, że już jutro zwieńczy się to, czego pragnąłeś od 9 lat. No właśnie, neoprezbiterów większość ludzi pyta, jak to jest u końca drogi. I rzeczywiście w pewnym sensie jest to koniec drogi, bo święcenia wieńczą 9-letnią formację, formację filozoficzną, pedagogiczną i teologiczną, która jest u Salezjanów szczególnie długa. Ale przecież tak naprawdę nie jest to zwieńczenie, nie jest to koniec, a tak naprawdę początek drogi kapłańskiej, czyli tej drogi, do której wszystkie te lata seminarium były tak naprawdę tylko przygotowaniem. Co nie zmienia faktu, że Dzień Święceń Kapłańskich jest tym momentem zerowym. Jest to moment szczególny, chwila zebrania tego wszystkiego, czym żyło się przez tyle lat, tutaj w seminarium i nie tylko. Bo przecież do tej chwili, do tego momentu prowadziło nas całe życie, począwszy od najmłodszych lat w domu, przez szkołę jedną, drugą, czasami jak w moim przypadku i studia świeckie. Przychodzi moment refleksji nad tym, co już za mną, czego tak naprawdę od Pana Boga doświadczyłem przez te wszystkie lata. No i z pewną obawą staję się przed tym, co przed nami, jak to będzie. Mimo wszystko jest to pewna jakościowa zmiana w życiu naszym, jako neoprezbiterów, bo co prawda jesteśmy diakonami, a więc poniekąd pełnimy w jakiś sposób pewien urząd w Kościele, ale myślę, że dopiero z chwilą przyjęcia święceń kapłańskich tak naprawdę stajemy po tej drugiej stronie ołtarza, bierzemy odpowiedzialność za innych ludzi i teraz to my innych mamy prowadzić do Boga, być może również tą drogą, którą sami wybraliśmy, a raczej na którą Pan Bóg nas wybrał. Można o to pytać, ale czy nie ma takiej myśli gdzieś, albo czy nie pojawiła się, Panie Boże, czy to to? Nawet teraz, gdy przyjęliście już święcenie diakonatu i stoicie tak naprawdę w przeddzień. Myślę, że w dniu dzisiejszym czy jutrzejszym takich myśli nie będzie. To jest dzień wielkiej radości, przede wszystkim dzień wielkiej wdzięczności Panu Bogu, również najbliższym, rodzinie, również przełożonym zakonnym, czy naszym formatorom seminarium. Natomiast po drodze, przez te wszystkie lata dochodzenia do tego momentu, momentu zero, że tak to nazwę, na pewno chwile wątpliwości są. I ja zawsze mówię, ze swojego doświadczenia, co prawda skromnego, ale zawsze z doświadczenia innych ludzi, bardzo dobrze, że takie momenty są. A co robiłeś w chwilach, gdy miałeś jakiś taki problem, kryzys? Zawsze mówiono nam w nowicjacie, kiedy przychodzi taka chwila, wiedz, że to jest czas błogosławiony. To jest czas, kiedy masz się zabrać za siebie bardziej niż kiedykolwiek indziej, kiedy masz więcej się modlić, więcej myśleć nad swoim życiem, więcej czasu poświęcić może nie na to, co nas otacza, nawet nie na naukę, której jest sporo w seminarium, ale na popatrzenie w swoje wnętrze. Czego ja tak naprawdę w życiu chcę, do czego dążę, czego oczekuję, czego chce w końcu ode mnie Pan Bóg. Jak twoja rodzina przyjmuje albo przyjęła to, że ty poszedłeś w tą drogę salezjanina, kapłana? Była na początku radość, smutek, byli zawiedzeni. Smutku na pewno nie. Myślę, że duże zaskoczenie na początku. Ale w miarę upływu lat wszyscy myślę, że z tą myślą się oswoili. A teraz skłonny jestem zaryzykować twierdzenie, że cieszą się razem ze mną i są szczęśliwi. Pojawią się łzy? No pewnie jest to coś naturalnego.
w dniu święceń, w dniu prymicy szczególnie, bo to jest takie święto parafialne i rodzinne, moment wdzięczności również dla najbliższych. Łzy zawsze są, wzruszenie towarzyszy tym momentom na pewno, ale to dobrze, ponieważ jest to, jak usłyszałem chwileczkę przedtem z ust naszego kamerzysty zresztą, moment otrzymania takiego kopa na rozpęd. Im mocniejszy ten kop, tym pewnie większa korzyść i tym dłużej można naprzód pojechać. Myślę, że to pytanie powinno paść na początku. Dlaczego zostałeś salezjaninem księdza Bosco? To też nie jest pytanie, na które da się odpowiedzieć jednym zdaniem. Myślę, że na wybór takiej, a nie innej drogi składa się szereg wydarzeń w naszym życiu, szereg pozornie przypadkowych zbiegów okoliczności, napotkanych ludzi, przeżytych wydarzeń. No ja od początku życia byłem związany z salezjanami. Pochodzę z parafii salezjańskiej, z Przemyśla. Salezjanie byli moimi katechetami w szkole podstawowej i średniej. To oni mnie przygotowywali do pierwszej komunii świętej, jak i do bierzmowania. Także byli ze mną od samych początków. A jednocześnie myślę, że charyzmat salezjański, który jest również moim, jest charyzmatem na dzisiejsze czasy. Jest to, jak ładnie mówią o tym dokumenty salezjańskie, połączenie życia aktywnego z życiem kontemplacyjnym, co jest trudne samo w sobie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale myślę, że dzisiejsze czasy właśnie takich świadków wiary potrzebują. Takich przewodników, zwłaszcza ludzie młodzi, do których jesteśmy skierowani w pierwszym rzędzie. I po prostu musimy być na pierwszym froncie. No, tradycyjne duszpasterstwo, myślę, że coraz mniej potrafi zaspokoić potrzeby wiernych. Być może jeszcze starszych, tak, natomiast młodzież się zmieniła. Więc te jaki wyzwania... masz taki priorytet, którym chcesz się kierować od samego początku? Bycia salezjaninem, a teraz od jutra... bycia księdzem. Ja myślę, że Ameryki tutaj nie odkryję. No, ksiądz Bosco, nasz założyciel, dobrze to ujął, mówiąc, że chcemy wychowywać młodych ludzi na dobrych obywateli, dobrych chrześcijan. Myślę, że chodzi o to, żeby pokazywać ludziom, zwłaszcza młodym, często pogubionym na tych swoich ścieżkach, drogę, na którą mogą odnaleźć szczęście. Bo tak naprawdę chodzi w życiu o szczęście. Rozumiane głęboko i prawdziwie, a niekoniecznie powierzchownie, co jest tak naprawdę pseudoszczęściem i trwa zwykle krótko. Słyszymy teraz w tle litanię do wszystkich świętych, która będzie jutro śpiewana, podczas gdy księża diakoni będą leżeli krzyżem, tak? Jest to ostatni moment, w którym tak naprawdę możecie wstać i odejść, tak się mówi. No teoretycznie tak. Podobno takie przypadki się zdarzały, natomiast ja nie sądzę, żeby jutro miała zajść taka ewentualność. To nie jest tak, że podejmujemy decyzję w tej ostatniej chwili, że to jest ten moment, no, wahanie, tak czy nie. A kiedy ta decyzja dojrzewa tak naprawdę w pełni? To jest pewien proces. Trudno mówić. Przez te 9 lat, czy to jest w chwili pierwszych ślubów już? Trudno mówić o jednej chwili, kiedy człowiek nabiera zupełnej pewności, że to jest to. To jest proces długi, trwający chyba nawet całe życie. Proces ciągłego odnawiania w sobie pierwotnej decyzji. Jakie w twoim życiu miało znaczenie kierownictwa duchowego księży, których tu spotkałeś, którzy pojawili się na twojej drodze życia? Byli jest tacy? Oczywiście jest powiedzenie, że nikt nie jest ekspertem we własnej sprawie. Dlatego przy podejmowaniu tak ważnych decyzji, jak na przykład życie kapłańskie czy zakonne, przystąpienie do ślubów wieczystych czy do święceń, musi być poprzedzone zarówno refleksją osobistą, jak i wysłuchaniem opinii człowieka, spowiednika, kierownika duchowego, do którego mamy zaufanie, który nas zna i który jest w stanie powiedzieć, że tak, ty się nadajesz lub nie, ty się nie nadajesz, albo inna jest twoja droga. Drodzy młodzi, jeśli chcecie w przyszłości mówić tak jak diakon Marcin i stać tutaj jak on w przeddzień swoich święceń prezbiteratu, przyjdźcie do zgromadzenia. No, wspaniała reklama na koniec, ja tylko mogę przeklasnąć. No i życzyć wszystkim, żeby odnaleźli w życiu taką drogę, którą Pan Bóg przygotował dla nich jako najlepszą.
A jaka to jest? No to już każdy musi indywidualnie rozstrzygnąć. Dzięki.